Szanowni Państwo, minęła godzina 17, zatem otwieram 7. nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Skawinie zwołaną na dzień 8 grudnia 2016 roku. Stwierdzam, że na sali obrad mamy komplet 21 radnych Rady Miejskiej. Mamy więc kworum i Rada może podejmować uchwały. Czy ktoś z Państwa radnych, panów burmistrzów, ma uwagi dotyczące porządku obrad dzisiejszej sesji? Jeżeli nie, to w takim razie kto jest za jego przyjęciem? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Stwierdzam, że porządek obrad 7. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej został przyjęty jednogłośnie. Przechodzimy do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Skawina na 2016 rok. Projekt procedowany w jednym czytaniu, projekt pana burmistrza. Referuje pani Teresa Wątor, skarbnik gminy. Pani skarbnik, oddaje pani głos. Panie przewodniczący, szanowni państwo, kolejna zmiana budżetu, która zwiększa dochody budżetu o kwotę 167 500 i zwiększa wydatki budżetu o kwotę 167 500, a w szczegółach to się przedstawia następująco. Zwiększamy dochody z odsetek od nieterminowych wpłat z czynszów i dzierżaw w kwocie 2700. Zwiększamy plan dochodów z tytułu opłaty cmentarnej w wysokości 8800. Odsetki od środków na rachunkach i lokatach w wysokości 5000, 500 zł z różnych rozliczeń, to są rozliczenia takie z lat ubiegłych, w dziale 754, 13500 to dochody z tytułu mandatów, w dziale 756 to podatki od działalności prowadzonej w formie karty, podatku opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 12 tysięcy oraz podatek z tytułu czynności cywilnoprawnych w wysokości 100 tysięcy. W dziale 801 mamy taką zmianę, przenosimy z paragrafu opłat za pobyt dzieci w przedszkolach kwotę 40 tysięcy na porozumienie na dowozy dzieci w wysokości 40 tysięcy. Tam się zmienił paragraf dochodów z dotacjami. W dziale 900 zwiększamy dochody z tytułu opłat za windykację opłat w wysokości 25 tysięcy. Po stronie wydatkowej zmniejszamy wydatki na remont drogi do pól 30 tysięcy. W dziale 600 zmniejszamy plan wydatków na bieżące funkcjonowanie komunikacji zbiorowej, to jest ta dodatkowa linia P w wysokości 90 tysięcy. Zmniejszymy plan wydatków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 10 tysięcy. W dziale 700 zmniejszamy plan wydatków na odszkodowania wypłacone za przejęte nieruchomości i koszty postępowania sądowego w wysokości 100 tysięcy. W dziale 801 zwiększamy plan wydatków na wynagrodzenia szkół 240 tysięcy, przedszkoli 70 tysięcy, gimnazjów 110, stołówek 88 oraz żłobka 37 500. W dziale 900 zmniejszamy plan wydatków na utrzymanie zieleni w wysokości 20 tysięcy złotych oraz zmniejszamy plan wydatków na realizację zadania rewitalizacji obszarów miasta i gminy w kwocie 128 tysięcy. To zadanie będzie realizowane w kolejnym roku. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę o opinię komisji. Proszę bardzo, Komisja Budżetowa. Komisja Budżetowa jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt i uchwałę. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z komisji zajmował się tym projektem? Proszę bardzo, Komisja Gospodarki i Ochrony Środowiska. Komisja Gospodarki i Ochrony Środowiska jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały. Dziękuję bardzo. Która z komisji zajmowała się tym projektem uchwały? Jeżeli nie, w takim razie otwieram dyskusję w tym punkcie. Kto z Państwa chciał zabrać głos? Jeżeli nie ma dyskusji, w związku z tym zamykam dyskusję i przechodzę do czytania projektu uchwały. Będzie to uchwała numer 7N/351/16 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Skawina na 2016 rok. Na podstawie przywołanych artykułów prawnych Rada Miejska w Skawinie uchwala co następuje. Paragraf pierwszy, ustęp pierwszy. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 167 500 zł. W tym punkt pierwszy. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 167 500 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. Paragraf drugi. Ustęp pierwszy. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 167 500 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. W tym punkt pierwszy. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 295 500 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.1.
Punkt drugi. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 128 tysięcy złotych zgodnie z załącznikiem nr 2.2. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa jest za jej przyjęciem? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnego punktu. To jest uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skawinie w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej. Uchwała procedowana w jednym czytaniu. Projekt pana burmistrza. Referuje pani Teresa Wątor, skarbnik gminy. Oddaję pani głos. Panie przewodniczący, szanowni państwo, w wieloletniej prognozie finansowej do wykazu przedsięwzięć wprowadzamy przedsięwzięcie Razem Blisko Krakowa Zintegrowany Rozwój Podkrakowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Zadanie to będzie realizowane bądź rozliczane w 2017 roku. Po prostu istnieje obawa, że jeden z naszych partnerów nie zdąży zrealizować tego zadania do końca roku, a ponieważ jest to projekt partnerski, musimy wprowadzić, wszyscy partnerzy musimy wprowadzić do WPF-u to zadanie, żeby można było go rozliczyć na początku 2017 roku. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę o opinię komisji. Komisja budżetowa. Komisja budżetowa jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Czy teraz komisja zajmowała się jeszcze tym projektem uchwały? Komisja Gospodarki i Ochrony Środowiska. Proszę bardzo, pan przewodniczący Sapała. Komisja Gospodarki i Ochrony Środowiska jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Jeżeli nie ma dyskusji, w takim razie zamykam dyskusję i przechodzę do czytania projektu uchwały. Będzie to uchwała numer 7N przez 352 przez 16 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr 14 przez 186 przez 15 Rady Miejskiej w Skawinie w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej. Na podstawie przywołanych artykułów prawnych Rada Miejska w Skawinie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Dokonuje się zmiany uchwały nr 14 przez 186 przez 15 Rady Miejskiej w Skawinie w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej poprzez a. Wprowadzenie zmian do wykazu wieloletnich przedsięwzięć gminy Skawina polegających na dodaniu przedsięwzięcia pod nazwą Razem Blisko Krakowa Zintegrowany Rozwój Podkrakowskiego Obszaru Funkcjonalnego. B. Aktualizację danych budżetowych na 2016 rok w związku ze zmianami budżetu miasta i gminy Skawina na rok 2016. Paragraf drugi. Załącznik nr 1, nr 2 oraz objaśnienia do uchwały nr 14 przez 186 przez 15 Rady Miejskiej w Skawinie w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej po dokonanych zmianach otrzymują brzmienie zgodne z załącznikami do niniejszej uchwały. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa jest za jej przyjęciem? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu piątego. Jest to projekt uchwały budżetowej miasta i gminy Skawina na 2017 rok. Uchwała oczywiście procedowana w dwóch czytaniach. Dzisiaj mamy pierwsze czytanie. Jest to projekt pana burmistrza. Referuje pani Teresa Wątor, skarbnik gminy, ale zanim oddam pani głos, proszę jeszcze o parę słów wstępu pana burmistrza. Szanowni państwo, projekt budżetu był, myślę, dosyć intensywnie omawiany na debacie budżetowej. Padło wiele pytań, na które udzielaliśmy odpowiedzi. Myślę, że wyczerpujących odpowiedzi i chyba większość po tej debacie wyszła zadowolona. Nie wiem, czy wszyscy. W każdym bądź razie powiem tak, że projekt był przygotowany zgodnie z tym, z zasadami, które obowiązują. Myślę, że będzie trudny, ale wykonalny. Myślę, że państwo na komisjach będziecie szerzej dyskutować na temat projektu budżetu. Ja mogę powiedzieć, bo były takie wątpliwości poruszane. Dwa punkty. Pierwszy dotyczył tego, czy w instytucjach typu Centrum Kultury i Sportu, biblioteka, muzeum będzie wystarczająca ilość środków na podwyżki dla pracowników. Oczywiście mówiliśmy, że tak. W Centrum Kultury i Sportu i muzeum owszem. Natomiast obawy pewne miał dyrektor muzeum, przepraszam, dyrektor Biblioteki Miejskiej, który mówił, że rzeczywiście jest tam tak zwana polityka wydawnicza i miał pewne obawy, że może tych pieniędzy na podwyżki nie starczyć, a zatem pierwsza autopoprawka moja będzie dotyczyła zwiększenia wydatków na wydatki bieżące w Bibliotece Miejskiej. I druga poprawka, która również będzie przeze mnie wykonana, będzie dotyczyła między innymi inwestycji pod tytułem remiza w Kopance. Proszę państwa, żeby była jasność.
Bardzo usilnie próbowaliśmy i były takie przesłanki, że można zmienić użytkowanie, nie zmieniając planu zagospodarowania przestrzennego. Niestety ostateczna interpretacja, która się pojawiła już po debacie, mówi o tym, że nie ma takiej możliwości. Nie ma możliwości zmiany użytkowania tego budynku bez punktowej zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego. Wobec tego ta część inwestycyjna będzie wycofana i będzie przeznaczona na inne cele. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i proszę bardzo pani skarbnik. Proszę państwa, projekt budżetu w stosunku do realizowanego budżetu w tym roku jest wyższy po stronie dochodowej o 5%, 89 centych. W stosunku do wydatki, w stosunku do realizowanych w tym roku, czyli do planu, tak jak macie państwo przedstawione na 3 kwartały. Wydatki są wyższe o 6,8%. W szczegółach macie państwo przedstawione w tabeli wydatki na poszczególne rozdziały i działy. Zmiana, jaka jest w tym roku, to zmiana, która następuje w pomocy społecznej. Nowa klasyfikacja budżetowa wprowadziła nowe działy, które są wprowadzone do projektu budżetu. Już stąd też w tabeli w dziale pomocy społecznej są puste rubryki w wielu rozdziałach. Natomiast te rozdziały z nowymi nazwami znajdują się w dziale 855. W załączniku 2.2 jest szczegółowy wykaz wydatków inwestycyjnych. Myślę, że dosyć szczegółowo opisany w stosunku do tego roku wydatki majątkowe są wyższe o 23,15%. Jeżeli chodzi o deficyt, to deficyt planujemy na poziomie 8 621 015 zł. Planujemy go pokryć z zaciąganych kredytów w wysokości 6 636 015 zł i zaciąganych pożyczek 1 985 000 zł. Ta pożyczka jest związana z realizowaniem projektu pod nazwą Prosument. Po prostu taka jest konstrukcja dofinansowania, że oprócz dotacji musimy zaciągnąć pożyczkę i to wchodzi w realizację tego projektu. Natomiast za wkład własny do realizowanych projektów unijnych planujemy zaciągnięcie kredytu w wysokości 13 milionów. Wprowadzamy jednocześnie wolne środki, które pozostały z tego roku i są to środki w wysokości 264 959 zł. Po stronie rozchodów mamy rozpisaną spłatę zaciągniętych kredytów i spłatę planujemy na poziomie 6 628 944. Jednocześnie tak po stronie przychodów, jak i rozchodów planujemy kwoty 50 tysięcy. Są to pożyczki, które mogą być udzielone na wkład własny dla organizacji i stowarzyszeń, które będą się starały o środki zewnętrzne. Jednocześnie taka sama kwota jest wpisana po stronie przychodów, ponieważ zakładamy, że jeżeli udzielimy tych pożyczek, to one będą spłacone do końca 2017 roku. W związku z tym łączny limit zobowiązań to kwota 14 985 000 zł. Tworzymy rezerwy i tak, rezerwa ogólna budżetu w wysokości 700 tysięcy złotych oraz rezerwy celowe w wysokości 2 miliony 54 tysiące złotych, z czego rezerwa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 454 tysiące, rezerwa na nieprzewidziane wydatki z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 500 tysięcy złotych, rezerwa do dyspozycji osiedli w wysokości 500 tysięcy złotych i rezerwa na zadania budżetu obywatelskiego 600 tysięcy złotych. W poszczególnych
częściach dalszych budżetu mamy rozpisane dotacje, które otrzymujemy na zadania zlecone od wojewody i są to zadania głównie z pomocy społecznej i zadania realizowane przez urząd w zakresie działalności urzędów wojewódzkich. Kolejna tabela przedstawia dotacje i wydatki realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i są to porozumienia z województwem samorządowym oraz z powiatem. Kolejna tabela przedstawia wydatki, które są realizowane, dochody i wydatki, które są realizowane z tak zwanych środków alkoholowych. Państwo wiecie już, że te dochody, które pobieramy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, muszą być w całości wydane na zwalczanie narkomanii, przeciwdziałanie alkoholizmowi i tak się też dzieje, przedstawia to tabela. Kolejna tabela to wydatki na tak zwany system gospodarki odpadami. Tak po stronie dochodów, jak i po stronie wydatków są rozpisane kwoty tożsame, bo te środki również muszą być tak wydane na wprowadzenie tego systemu. Kolejna tabela to środki, które otrzymujemy za korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego i też rozpisane wydatki, które mogą być wydane tylko i wyłącznie na ochronę środowiska bądź działania związane z ochroną środowiska. Kolejna tabela przedstawia dotacje, które będą udzielane z budżetu 2017 roku. W łącznej kwocie tych dotacji udzielamy 17 366 411. Kolejna część to już rozpisane wydatki i materiały, z których korzystaliśmy przy tworzeniu tego projektu. Jeżeli Państwo macie pytania, to bardzo proszę. Dziękuję bardzo. W takim razie proszę o opinię komisji. Komisja budżetowa. Komisja budżetowa jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Komisja Gospodarki i Ochrony Środowiska. Komisja Gospodarki i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały przy 2 głosach wstrzymujących się. Czy któraś z komisji zajmowała się jeszcze tym projektem uchwały? Jeżeli nie, w takim razie otwieram dyskusję. Proszę o, kto z Państwa radnych chciał zabrać głos. Nie ukrywam, że 1 grudnia mieliśmy tu rzeczywiście taką dosyć szczegółową debatę na ten temat. Wielu radnych odpowiedziało na moje zaproszenie, ponieważ mogłem tylko zaprosić z racji tego, że nie jest to jakby taka forma działania Rady Miejskiej. W związku z tym poprosiłem pana burmistrza, panią skarbnik i można było skorzystać z tej propozycji. Rzeczywiście, jak to tradycyjnie było co roku od dłuższego już okresu czasu, prześledziliśmy cały budżet dział po dziale. Proszę Państwa, otwieram dyskusję. Pan radny Pac, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Panowie Burmistrzowie, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Nie uczestniczyłem niestety z przyczyn zawodowych w tej dyskusji budżetowej, ale czytając, zapoznając się z budżetem, o tym już na poprzedniej sesji wspominałem. Mieszkamy w gminie, mówię o gminie, o znaczącym zanieczyszczeniu powietrza. Przygotowywaliśmy program ochrony powietrza. To są działania, te związane choćby z tego, co ja korzystam, z kolektorami. Jest i program wymiany pieców, są inne programy. Ale Szanowni Państwo, to co mówiłem na poprzedniej sesji, jednym z istotnych miejsc gromadzenia się pyłów i opadów są chodniki i drogi. I dlatego mam nadzieję, że wzrośnie kwota środków przeznaczonych na oczyszczanie miast i wsi. Ta kwota jest mniejszą niż w ubiegłym roku w tym przedłożonym nam projekcie budżetu. I również utrzymanie zieleni w miastach i gminach, bo Szanowni Państwo, utrzymanie zieleni to między innymi koszenie traw. No wszystko zależy. Bywają suche lata, ilość koszeń mniejsze, ale bywają normalne okresy i wtedy znacząco wzrasta
ilość koniecznych koszeń. To też jest bezpieczeństwo na skrzyżowaniach. Wielu z mieszkańców kosi gminne odcinki, no ale my mamy duże powierzchnie jako gmina. No i mam nadzieję, że te dwie pozycje, bo do tych mam uwagę, znajdą uznanie. No tu nie gratuluję ponad 200% wzrostu nakładów na obronę narodową. Czy zwróciliście Państwo uwagę, z 200 zł do 420? Ale to brzmi kiepsko, ale 210 czy 220% to brzmi mocno. I nie oczekuję tego, panie burmistrzu, aż takiego wzrostu przy tych dwóch pozycjach, o których mówiłem, procentowych. Gdyby pan burmistrz zechciał się odnieść do kwestii poruszanej przez radnego Paca. Tak jest, może zacznę od drugiej pozycji. Oczywiście to są zewnętrzne środki, więc nie mamy na nie wpływu. Natomiast ma pan radny rację, tak. Z tym, że to, co jest pokazane w projekcie budżetu na 2017 rok, to jest propozycja. To, co jest pokazane z lewej strony, to jest realizacja po trzecim kwartale. Gdyby pan radny spojrzał na propozycję na rok 2016 do projektu budżetu, to ta kwota była dużo, dużo niższa niż jest na 2017. I obiecujemy, że to jest standard. Natomiast rzeczywiście mają państwo rację, jeżeli mówią o tym czyszczeniu ulic w mieście i niektórych na wsiach, takich powiedzmy głównych szlaków i koszeniach. Tak, to zdaje egzamin. Rzeczywiście większa ilość koszenia, większe bezpieczeństwo, mniej problemów z tymi trawami później po koszeniu. To samo będziemy taki standard wprowadzać w mieście. Może nie od razu kilkukrotne czyszczenie, bo to jest jednokrotne w tygodniu, ale tam, gdzie będzie potrzeba, będziemy zwiększać i te środki będziemy w ciągu roku zwiększać. Także na pewno zwiększymy. Dziękuję bardzo. Ktoś chce jeszcze zabrać głos? Proszę bardzo, pan radny Fugiel. Do mikrofonu. Chciałem o drobną rzecz zapytać, ponieważ mam opinię RIO z poprzedniego budżetu. Już rozmawialiśmy na komisji i nie wracam do tego tematu. Umówiłem się z panią Teresą na wyjaśnienie. Ale chciałem zapytać, czy do projektu, który dzisiaj przedstawiamy, mamy jakąś opinię RIO na tym etapie? Znaczy opinia RIO to jest do 30 dni od chwili złożenia, czyli od 15 do 15 i w tym terminie powinna być opinia i mamy nadzieję, że się zmieści Regionalna Izba Obrachunkowa w terminie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Raczkowski. Panowie burmistrzowie, Wysoka Rado, ja chciałem wyrazić zadowolenie, że w dziale dotyczącym dróg publicznych gminnych tutaj jest dość obszernie zostały zabezpieczone te środki, ale między innymi na przebudowę ulicy Słonecznej plus parkingi. Chodzi o projekt. Ten projekt, który wynika już z konsultacji społecznych, troszkę jest zmieniony niż to wcześniej oczekiwaliśmy, natomiast no już wychodzi troszkę też naprzeciw, także ten temat przynajmniej projektu ruszy w nowym roku. Myślę, że będzie niezagrożony, przynajmniej na tym etapie, także dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Adam Najder. Ja przepraszam, będę siedział. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, wracając przez moment do tej debaty, która się odbyła tutaj na tej sali, chcę powiedzieć, że pewne materiały, o które prosiłem, dostałem, bardzo dziękuję. Co prawda budzą we mnie trochę wątpliwość, ale uznałem, że to jest autonomiczna decyzja burmistrza i nie komentuję tego. W związku z tym, że po prostu burmistrz bierze odpowiedzialność za to, co jest po prostu związane z organizacją i pracami urzędu. Odnośnie budżetu, to co powiedziałem tutaj 1 grudnia, po prostu dobitnie chcę powiedzieć tak, że w sumie jeżeli chodzi o propozycję budżetu po stronie dochodów i wydatków, tego planowanego deficytu i możliwości zaciągnięcia zobowiązań, trzeba powiedzieć, że to jest bardzo pozytywne i dobre rozwiązanie. Budzi we mnie wątpliwość po prostu WPF pod warunkiem, że zrealizujemy dochody. Jeżeli nie będziemy pilnować dochodów, to po prostu wieloletnia prognoza finansowa, proszę Państwa, wtedy mam po prostu wątpliwość co do całości. To tak bardzo ogólnie, generalnie po prostu co do meritum i co do istoty sprawy, ja uważam, że jest dobrze. Natomiast kontynuując ten wątek opinii RIO, to poprosiłbym panią skarbnik, żeby powiedziała nam, co myślą kolegianci odnośnie nasi kolegianci w RIO o naszym projekcie.
A teraz przechodząc jeszcze do kilku rzeczy, które pragnę jeszcze podnieść. Mianowicie bardzo dziękuję, żeście się Państwo zreflektowali co do podwyżek we wszystkich instytucjach gminnych. Miałem tu na myśli bibliotekę. Ja oczywiście pozwoliłem sobie rozmawiać z przedstawicielami tych instytucji i powiem tak, że w centrum były zaplanowane, w muzeum nie było, w bibliotece nie było. I tutaj, proszę Państwa, trzeba się też zastanowić, czy to też jest decyzja burmistrza. Ja tego ani nie komentuję, ani nie neguję, ja tylko zwracam uwagę, czy to jest dobry pomysł, żeby biblioteka po prostu pełniła funkcję kasjera przy wydawnictwach. Ja bym inaczej to zrobił, ale Państwo możecie po prostu robić tak po prostu do tej pory. Mnie osobiście by takie rozwiązanie nie odpowiadało. Proszę Państwa, była dyskusja na temat żłobka i też bym prosił o komentarz do żłobka, bo jeżeli się decydujemy, że nie projektujemy, nie realizujemy żłobek, to trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, jak ma wyglądać ta polityka w zakresie tych naszych milusińskich najmniejszych. Podniosę jeszcze sprawę infrastruktury transportu drogowego. Najogólniej mówiąc, w tym haśle mieszczą się te wszystkie zadania najistotniejsze z punktu widzenia wydatków majątkowych w przyszłym roku. Gdzie Państwo przewidujecie bibliotekę? To jest takie pytanie. Odnośnie ulicy Nowoprzemysłowej, mówiłem pierwszego, miałem inne zdanie niż Państwo, to nie znaczy, że to jest źle, natomiast gdyby po prostu do wniosku nie włożyć wszystkich zadań, to dziś mielibyśmy zrobioną drogę. Ja tylko takie mam po prostu uwagi. Nie chcę tu nikomu dokładać, ale z punktu widzenia tego, o czym Pan Burmistrz powiedział odnośnie OSP Kopanka, powiem najogólniej, i to nie jest przytyk, Panie Burmistrzu, do nikogo i do Pana, tylko to, co powiedziałem, to jest obrona interesów Pana jako organu. Źle się stało, żeście Państwo taką decyzję podjęli i drążycie ten temat i nie wiadomo, czym się skończy. Szeroko pojęta odpowiedzialność, a nade wszystko odpowiedzialność prawna Pana, Panie Burmistrzu. Sprawę musicie załatwić, nie wiem jak, bo jesteście w ślepym zaułku. I proszę Państwa, na debacie również poruszona była drobna rzecz, ale istotna. Ja sobie tak myślę, że jakbym kłamał, to dobrze. Jeżeli mówimy, że budujemy parking w Kopance, a potem mówimy, że będzie to boisko, a potem mówimy, że jeszcze robimy oświetlenie. Proszę Państwa, to jest też kwestia odpowiedzialności. Każda inwestycja ma swojego autora i każdy bierze odpowiedzialność. Jak chcecie wpuścić dzieci? To samo co do SP Kopanka. Jak chcecie wpuścić ludzi? Kto weźmie odpowiedzialność, jak się coś stanie? Musicie Państwo brać pod uwagę te rzeczy. Mam również uwagę, nie wiem, czy mówiłem o tym, czy nie, proszę Państwa. Generalnie mówimy, że kanalizacja w gminie będzie robiona przez ZWIK. Tak to było tu kilkakrotnie sygnalizowane. Te kwoty, które są w kanalizacji, to są kwoty związane ze zwrotami pieniędzy przy realizacji inwestycji indywidualnych przez osoby fizyczne, przez naszych obywateli. Ale generalnie, proszę Państwa, nie ma tu pieniędzy na kanalizację w mieście. Jakoś mam takie przekonanie, że wątpię, żebyśmy zrobili cokolwiek w przyszłym roku, patrząc na problemy, które rodzi przygotowanie wniosku i realizacja przez NFOŚ. I ostatnia rzecz, którą też podnosiłem. Jest po prostu w tej chwili pora, żeby dokładnie zanalizować sytuację w szkole w Borku Szlacheckim i po prostu, że tak powiem, dać tyle pieniędzy, żeby po prostu zrobić wszystko. I to są moje, proszę Państwa, uwagi. Natomiast generalnie od czego zacząłem, to tym zakończę. Uważam, że co do meritum, projekt budżetu przez Państwa przygotowany spełnia oczekiwania formalno-prawne i jest dobry dla gminy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan burmistrz chce się odnieść do paru kwestii. To znaczy do trzech kwestii. Pierwsza to żłobka. Oczywiście rozmawialiśmy na debacie. Nie da się wybudować takiego centralnego żłobka w okolicach gimnazjum nr 1, a zatem
planujemy inne rozwiązania. Jeżeli będziemy mieli działkę, bo właściciel wystąpił o zwrot, to budujemy taki systemem, że dwa oddziały żłobka, dwa przedszkola na rzepniku. Jeżeli nie, będziemy rozmawiać o innych formach. Natomiast nikt nie zaprzestaje na razie projektowania, natomiast musimy mieć działkę, żeby to zrobić. I taka informacja, myślę, że pójdzie w świat. Druga sprawa to oczywiście myślimy o utworzeniu nowych oddziałów przedszkolnych, no bo wiadomo, że taka potrzeba jest. Jeżeli w 17 roku nie będzie żłobka, powinny być nowe oddziały przedszkolne i o tym myślimy i myślę, że to zrealizujemy. Jeżeli chodzi o Kopankę, no to oczywiście mówiłem o tym, że wycofujemy ten punkt z tego względu, że interpretacja niestety nie pozwala na zmianę użytkowania i tyle może na ten temat. Jeżeli natomiast chodzi o kanalizację, oczywiście w lutym, tak, do końca lutego składamy wniosek aglomeracyjny, w którym są również enklawy w mieście. Natomiast osobną sprawą jest kanalizacja w stronę Krzęcina, gdzie Zakład Wodociągów i Kanalizacji będzie to realizował ze własnych środków, rozpocznie to realizację z własnych środków. Myślę, że tyle. Myślę, że na temat nowokolejowej dworca udzieli informację burmistrz Orzuch, a na temat Kopanki burmistrz Rzepisk. Dzięki bardzo. Panie burmistrzu, w takim razie w tych dwóch kwestiach, gdyby pan burmistrz Orzuch w pierwszej kolejności, skoro tak zasugerował pan burmistrz. Jeżeli chodzi o, witam państwa serdecznie, jeżeli chodzi o temat tak zwanej nowokolejowej, to tu jest kilka kwestii. Po pierwsze, nie jest możliwe zrealizowanie tej ulicy samej w sobie, bo ona się tylko uzasadnia jako droga dojazdowa do Park and Ride'u. To po pierwsze. Po drugie, rzecz bardzo istotna, mianowicie koszty inwestycji o charakterze drogowym nie mogą przekroczyć bodajże 30%. W związku z tym muszą być w ramach projektu wpisane inne zadania, które pozwolą na sfinansowanie inwestycji drogowej. I wreszcie trzeci argument bardzo istotny. W tym roku mieliśmy zmianę prawa zamówień publicznych. I to zmianę dość istotną, bo generalnie wywracającą dotychczasowe podejście do zamówień publicznych. I też w pewnym momencie ukazał się taki komunikat Urzędu Zamówień Publicznych, że przetargi, które nie muszą być ogłaszane na etapie obowiązywania starej ustawy, a które są współfinansowane ze środków unijnych, zaleca się, by nie były ogłaszane. Jeżeli chodzi o temat drugi, jeżeli chodzi o kwestię, jak rozumiem, lokalizacji biblioteki. No to póki co siedziba biblioteki jest przy ulicy Mickiewicza, główna siedziba. Natomiast rozumiem, że to pytanie zmierza w kierunku dworca kolejowego. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie budynek dworca będzie administrowany przez bibliotekę publiczną i będą tam prowadzone między innymi działalność o charakterze kulturalnym, ale to nie jest obiekt wyłącznie na potrzeby biblioteki, ale także między innymi na obsługę pasażerów i w ogóle funkcjonowanie różnych instytucji kultury w Skawinie. Zwłaszcza chodzi o kwestię parteru, gdzie ma być taka wspólna przestrzeń na organizację różnych imprez. Pierwsze piętro na takie działania o charakterze mniejszym, a na parterze kwestie pomieszczenia o charakterze głównie biurowym, no i takiego wsparcia administracyjnego. Dziękuję bardzo. I pan burmistrz Rzepisko. Szanowni państwo, chciałbym od razu wyjaśnić pewne sprawy związane z budową parkingu i oświetlenia terenu sportowego w miejscowości Kopanka. Obydwa te zadania są wykonywane zgodnie z projektem. Na parking już mamy prawomocną decyzję na budowę, zgodę na budowę z uzgodnieniem wszystkich uzgodnień stosunków wodnoprawnych. Czy będzie on wykorzystywany w kierunku boiska? Będzie pewnie taka możliwość, jak na każdym parkingu chłopcy mogą spotkać się i grać. Zaręczam państwu, że parking ten w 100% znajduje się poza strefą oddziaływania linii wysokiego napięcia. Uzyskał wszelkie zgody i można budować. Jednocześnie chcę zwrócić uwagę na to, że w 2012 roku została wykonana koncepcja przez gminę Skawina budowy obiektu sportowego w 100% znajdującego się pod tą linią wysokiego napięcia na zlecenie gminy Skawina i zapłacone przez gminę Skawina. My tego nie realizujemy, bo wiemy, że pod linią wysokiego napięcia obiektów sportowych znajdować się nie może.
Oświetlenie tego terenu jest wynika, pieniądze, które są wskazane w budżecie na oświetlenie tego terenu, wynikają z uchwały Zebrania Wiejskiego Sołectwa Kopanka, które przeznacza swoje środki na realizację tego zadania. I jest to któryś raz z kolei podejście i również kilka lat temu takie pieniądze były wskazywane w budżecie, ale sołectwo wtedy się z tego wycofało. W tej chwili sołectwo wróciło do tego pomysłu, by ten teren został w całości oświetlony, by mógł być on wykorzystywany na potrzeby sołectwa, gdyby taka potrzeba sołectwo, gdyby taką potrzebę sołectwo miała. W związku z tym pieniądze przeznaczone pewnie będą w tym roku wykorzystane na wykonanie projektu na to zadanie. Więc w jaki sposób mogę powiedzieć? W ten sposób. Realizujemy w ograniczonej części, tam gdzie można było uzyskać zgodę na budowę, to, co gmina w jakiś sposób kilka lat temu przygotowała w ramach koncepcji zagospodarowania tego terenu na teren rekreacyjno-sportowy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan radny Marcin Mocha. Szanowne prezydium, szanowni państwo, zebrani goście. Ja troszeczkę ad vocet odnośnie wypowiedzi pana radnego Najdra. Mam krótkie i proste pytanie. Mianowicie w 2012 roku w grudniu, bo taką koncepcję posiadam, była wykonana koncepcja na zagospodarowanie terenu na kopalce, terenu rekreacyjno-sportowego, w której to oto mamy takie pozycje jak boisko do piłki nożnej, boisko do koszykówki, do siatkówki, siatkówki plażowej, plac zabaw, jest rezerwa terenu pod budynek socjalny oraz parking samochodowy na 57 miejsc. Stąd moje pytanie, jak to jest możliwe, że w 2012 roku wiemy, iż pan radny, obecny Najder tutaj był wtedy burmistrzem, można było wykonać taką koncepcję, mógł go Urząd Miasta i Gminy zapłacić. Natomiast w 2017 roku no daleko idącym wnioskiem jest to, żeby tego nie wykonywać, mimo tego, że sołectwo Kopanka zebraniem wiejskim pieniądze na ten cel przekazało. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy pan radny chce się do tego odnieść? Oczywiście. Proszę bardzo. Ja myślę, że nie rozumiemy się. Mówimy po prostu o zupełnie czymś innym. Nie mówimy o tym, ja nigdy o tym nie mówiłem, że nie trzeba robić albo nie ma takich potrzeb. Natomiast jeżeli ktoś po prostu liznął trochę procesu inwestycyjnego, to wie, że albo się idzie drogą koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego, albo się idzie drogą projektu i pozwolenia na budowę. Gdyby było możliwe wtedy zrealizowanie celów, to bym zrealizował. Natomiast ani pana, który reprezentuje sołectwo, ani pana burmistrza, który również mieszka w tym sołectwie, nie zwalnia nic od odpowiedzialności i właściwego przygotowania projektu. Dotyczy to wszystkiego. OSP, modernizacja budynku pod Ochotniczą Strażę Pożarną, która jest niezgodna z prawem. I zwracam uwagę, że nie może być tak w budżecie, że mówimy, że budujemy parking, w dyskusji mówimy, że będą dzieci grały. No proszę państwa, trzeba się zdecydować, co się chce. Natomiast ja jako Adam Najder nie mam nic przeciwko realizacji inwestycji związanych z wypoczynkiem, z rekreacją w każdym sołectwie, łącznie z Kopanką, tylko w majestacie prawa i zgodnie ze zdrowym rozsądkiem. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Mocha. Dobrze, panie radny, ale pan mi nie odpowiedział na pytanie, jak to jest możliwe, że w 2012 roku na to pytanie chciałbym uzyskać odpowiedź. Powstała taka koncepcja, ja panu nie przerywałem, a w 2017 roku dyskutujemy, czy można tą koncepcję realizować, czy można rozpocząć ten projekt zgodnie z prawem i zgodnie z wolą mieszkańców. Proszę, panie radny. Przed każdym procesem inwestycyjnym zasadnym jest zrobienie koncepcji, żeby po prostu móc powiedzieć, czego oczekuje dana społeczność, dana wspólnota czy osoby fizyczne, i na bazie tej koncepcji przygotowuje się cały proces inwestycyjny. Przy tej koncepcji, która została zrealizowana, odpowiedzieliśmy sobie na pytanie, że część tych rzeczy nie da się zrealizować w tym miejscu i zgodnie z prawem. I to jest odpowiedź. Pan radny Ryszard Majdzik. Szanowny panie burmistrzu, szanowni radni.
Ja mam takie, ja wiem, że pan Antal Najder był burmistrzem, bardzo się przejmował naszą gminą, bardzo się z tego cieszę, że teraz właśnie o tym mówi. Tu właściwie pan Marcin Bochar, radny, mówił, no przecież za ten projekt, pan teraz tu wszystko podważa, ale trzeba było zapłacić pieniądze, prawda? Ktoś to płacił, to co pan nie sprawił prędzej wcześniej, że tam nie można czegoś zrobić. Teraz pan pięknie krytykuje, czyli pan to zaczął realizować, a teraz pan sam siebie krytykuje. Bardzo się cieszę. Druga kwestia to jest taka, ile pieniędzy na ten projekt zostało wydatkowanych z pieniędzy gminy. Druga sprawa to jest taka, że mówi pan o kanalizacji. Krytykuje pan, że nie ma kanalizacji modernizowanej czy robionej w gminie Skawina. Ale pan był 3 kadencje, 12 lat. Czy pan zrobił modernizację kanalizacji w mieście Skawina, czy nie? 12 lat, pan nic nie zrobił. Teraz fajnie jest krytykować, fajnie jest mówić. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny się odniesie, czy dalej? Dobrze. Jak się będę odnosił, to będziemy polemizować. Dobrze, dziękuję bardzo. W takim razie pan radny Antoni Sapała w kolejności zgłoszeń. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, Radni, Panowie Burmistrzowie, Szanowni Państwo. Z przyczyn ode mnie niezależnych ja nie mogłem być na tej debacie budżetowej. Nie miałem możliwości zadać takiego pytania, dlatego do Pana Burmistrza bym się chciał zwrócić. Czy w projekcie budżetu na 2017 rok zostało uwzględnione remont krótkiego odcinka chodnika przy ulicy Ogrody? Dziękuję. Panie Burmistrzu. Chciałem odpowiedzieć, że zestaw tych zadań, które będą do remontu, oczywiście są w Wydziale Gospodarki Komunalnej. Wykazywaliśmy tylko te zadania, które są inwestycyjne. Natomiast ten chodnik jest wpisany na tą listę. Dziękuję bardzo, Pani Burmistrz. Dziękuję. Pan radny Marek Fugiel. Ja mam trochę drobne pytanie, mam takie. Ponieważ padła tu informacja o tym, że nie będziemy budować żłobka na terenie czy w bezpośrednim sąsiedztwie gimnazjum numer 1 w Skawinie. Przypominam sobie, że pojawił się pomysł, żeby tam wybudować większy żłobek. Pamiętam również, że przydzieliliśmy z budżetu gminy dodatkowe na to środki. Jeśli dobrze pamiętam, to 80 tysięcy złotych. Przeglądam szczegółowo, nawet szczerze mówiąc nie wiem, czy to jest dobre pytanie do budżetu na 2017, czy nie do zmian do budżetu w ogóle na 2016, ale nie widziałem, ponieważ odstąpiliśmy od wykonywania projektu nowego żłobka, nie widziałem przesunięcia 80 tysięcy z powrotem, chyba że jeszcze będzie, bo może być to w grudniu, nie? My mamy proszę podpisaną panie umowę, nie odstąpiliśmy od projektowania. W tej chwili szukamy innej lokalizacji. Rozumiem. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chce jeszcze zabrać głos w dyskusji? Jeżeli nie, to zamykam dyskusję, Szanowni Państwo, i wyznaczam termin poprawek do 16 grudnia. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu 6 porządku obrad. Jest to uchwała w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej. Jest to uchwała procedowana oczywiście w dwóch czytaniach, której Pana Burmistrza, referująca Pani Teresa Wątor, skarbnik gminy. Pani skarbnik, oddaję Pani głos. Proszę Państwa, co roku do projektu budżetu dołączany jest projekt wieloletniej prognozy finansowej. Jest to długofalowe planowanie wydatków i przedsięwzięć realizowanych przez gminy. Jak Państwo widzicie w projekcie, tegoroczny WPF jest skonstruowany do 2028 roku, a bierze się to stąd, że planowanie wieloletniej prognozy odbywa się na okres roku, na który projektowany jest WPF i 3 kolejnych lat w stosunku do przedsięwzięć zamieszczonych w wieloletniej prognozie oraz do końca spłaty planowanych do zaciągnięcia długów. Ponieważ planujemy w tym WPF-ie zaciągnięcie długów nie tylko w 2017 roku, ale również w 2018 i 2019 i 2020, co ma związek z wkładem własnym do projektów realizowanych, współfinansowanych przez środki unijne, stąd też taki długi okres naszej wieloletniej prognozy finansowej.
Myślę, że wszyscy Państwo zauważyliście, że tak dochody, jak i wydatki nie są tutaj konstruowane jakoś dziwacznie. One wszystkie mają swoje uzasadnienie. Założyliśmy bardzo oszczędny trend, nawet obniżając prognozę wzrostu gospodarczego w stosunku do tego, co przedstawiło ministerstwo, żeby nie zawyżać dochodów, po to, żeby mieć bezpieczną tą wieloletnią prognozę i żeby to tak było skonstruowane, żeby w żadnym momencie nie zachodziło ryzyko nieosiągnięcia, nieuzyskania wskaźników, które wymusza na nas ustawa o finansach publicznych. Stąd też nasze zakładane wzrosty to tylko 1,5%. Kiedy ministerstwo dopuszczało wzrost 2,5, nawet 3%, mówiło się o takim wzroście gospodarczym. Ale z założenia doszliśmy do wniosku, że bezpieczniej będzie, jak założymy takie wzrosty niewielkie, po to, żeby nie znaleźć się w sytuacji, że jeżeli nie osiągniemy takiego wzrostu gospodarczego, to będziemy musieli zupełnie korygować swoje plany, nie tylko WPF, tylko swoje plany inwestycyjne. Stąd też takie założenia. Myślę, że WPF jest tak skonstruowany, że w żadnym momencie nie ma zagrożenia co do nieosiągnięcia wskaźników. Z kolei w wykazie przedsięwzięć wpisane są tylko te przedsięwzięcia, które są realizowane w okresie dłuższym niż jednoroczne i są to z reguły przedsięwzięcia związane ze środkami unijnymi. Nie ma tam praktycznie takich zadań jakichś pomniejszych. Związane to jest tym, że od tego 2017 zakładamy realizację dużych inwestycji, których źródłem finansowania będzie przede wszystkim będą środki unijne. No, co do tego muszą być, co do zasady musimy znaleźć na to wkład własny, stąd też założenie takiego kredytowania i takie założenie dochodów i wydatków. Myślę, że jeżeli Państwo macie pytania, to postaram się odpowiedzieć. Dziękuję bardzo, Panie Skarbnik. Zanim poproszę o opinię komisji, jeszcze o głos prosi Pan Burmistrz. Szanowni Państwo, i w tym momencie wypada mi powiedzieć, że bardzo mocno pilnujemy dochodów, w tym dochodów własnych. Szczególnie to widać, kiedy przy sprzedaży majątku na drugi rok powstają firmy, które na trzeci rok płacą podatki. I tym firmom pomagamy w procedurze projektowania budowy niejednokrotnie, pomagając w tych procedurach, żeby się nie okazało, że firma, która może skończyć budowę i oddać do użytku swój zakład w październiku, oddaje w lutym. A to dlatego, że jak odda w październiku, to od stycznia mamy podatek. Także proszę mi wierzyć, że to, co będzie pewnie w czerwcu albo wcześniej, pokazywało, jak realizowaliśmy budżet z roku 2016, pokaże, że naprawdę jest to priorytet, jeżeli chodzi o dochody. I na pewno tego będziemy dalej pilnować. A druga sprawa to jest kredyt, zadłużenie gminy. Mogliśmy bardzo wiele rzeczy zrobić pokazowo, ale proszę Państwa, musimy to zrobić. Musieliśmy obniżyć zadłużenie gminy właśnie po to, żeby w tym momencie móc korzystać z kredytów. Ja myślę, że Pani Skarbnik, nie pomylę się, jak powiem, że na koniec tego roku to było około 70 milionów, będzie około 47, tak, zadłużenie gminy. Coś koło tego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, Panie Burmistrzu. Tak, proszę o opinię komisji, komisja budżetowa. Komisja budżetowa jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Komisja Gospodarki i Ochrony Środowiska. Komisja Gospodarki i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały przy 2 głosach wstrzymujących się. Dziękuję bardzo. Czy któraś z komisji zajmowała się jeszcze tym projektem uchwały? Jeżeli nie, w takim razie otwieram dyskusję w tym punkcie. Kto z Państwa chciał zabrać głos? Proszę bardzo, Pan Radny Fugiel. Ja chciałem trochę wrócić, bardzo przepraszam, do poprzedniego deczko punktu za zgodą. Bardzo uprzejmie proszę, bo chciałem Państwa pogodzić. Chciałem Panu Moszę odpowiedzieć i Panu Burmistrzowi Najdrowi. Pan Burmistrz Najder, robiąc koncepcję na Kopance, postąpił właściwie i podobnie postępuje Pan Burmistrz Kolasa dzisiaj, bo koncepcję tak
się po prostu tworzy. Dam przykład świeżej koncepcji. Jest koncepcja ulicy Słonecznej. Kosztowała 34 tysiące złotych. Mogę się o 1000 złotych mylić. To, że ta koncepcja zakładała wycięcie drzew i wchodziła w prywatne tereny, to jest właśnie koncepcja. To jest koncepcja, ale gmina za nią musiała zapłacić i dowiedziała się czegoś, że coś, co jest w tej koncepcji, wykonać się nie da. I to jest właśnie siłą koncepcji, a potem, gdyby się okazało, że chcemy procedować pozwolenie na budowę zgodnie z tamtą koncepcją, byłyby problemy. W związku z tym uważam, że wtedy postąpił pan burmistrz Najder dobrze i dzisiaj pan burmistrz Kolasa, tworząc koncepcję i płacąc za nią na Słonecznej tyle, ile miała kosztować, ona nas czegoś nauczyła i coś po prostu wiemy. Taka jest istota koncepcji. Niestety każda kosztuje. Dziękuję i przepraszam. Dziękuję bardzo. Pan radny Najder. Przepraszam bardzo, Majzik. Ja tu czegoś albo nie rozumiem, albo jestem głupi. Szanowny panie burmistrzu, szanowni radni. Proszę państwa, nie ma czegoś takiego, że za koncepcję się płaci. Po to ma Urząd Miasta Pracowników, odpowiednie służby, ma plan miasta, wie co jest prywatne. Nie opowiadajmy tej bzdury i głupot. Naprawdę bym prosił. Nie opowiadajmy. Jeżeli koncepcja jest, to musi być przeanalizowana wcześniej. Z pracownikami, którzy wiedzą, co się dzieje w gminie, wiedzą, co się znajduje. A naprawdę tak to powinno wyglądać. Dziękuję. Proszę bardzo, pani radna Wąsowicz była troszkę. Chyba, że pan adwocem. Tak, proszę bardzo. Panie radny Ryszardzie, panie burmistrzu, proszę powiedzieć, jak jest z koncepcją na Słonecznej? No, ja tylko proszę, chciałem zwrócić uwagę, że my toczymy dyskusję na temat wieloletniej prognozy finansowej na rok 2017. Ale to jest istotą rzeczą, żeby ktoś chciał zrozumieć, co to jest koncepcja. Czemu służy? Wiem tylko, panie radny, myśmy już zamknęli tam ten punkt i po prostu wracamy do niego i toczymy dyskusję, którą już formalnie zamknąłem. Okay, w związku z tym prosiłbym, żebyśmy się. W każdym razie prosiłbym, żebyśmy się trzymali ściśle tego punktu. W tamtym punkcie dyskusja została zakończona. Państwo nie zgłaszaliście się do dyskusji. W związku z tym teraz pytam, czy w kwestii przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej państwo chcecie zabrać głos? Nie. W takim razie, jeżeli nie. W takim razie zamykam dyskusję w tym punkcie i wyznaczam termin poprawek do 16 grudnia, tak jak w przypadku budżetu. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu 5. Jest to projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej Rady Miejskiej w Skawinie nr 15/196/16 z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu krakowskiego. Zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Skawinie nr 18/238/16 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu krakowskiego. Uchwała procedowana w jednym czytaniu. Projekt pana burmistrza referuje pan zastępca burmistrza, pan Norbert Rzepisko. Panie przewodniczący, szanowni państwo. Ja chciałbym zrobić wprowadzenie do wszystkich trzech tych punktów, które są w porządku obrad, bo tutaj w jakiś sposób to wprowadzenie będzie łączne. Jak państwo zapewne pamiętacie, w ciągu bieżącego roku kalendarzowego przyjmowaliśmy kilka uchwał dotyczących tak zwanych wspólnych inicjatyw samorządowych wraz ze starostwem powiatowym, które dotyczyły zadań na drogach powiatowych realizowanych w ramach GS-ów z powiatem krakowskim. I tutaj w tym właśnie temacie pismem z 12 listopada tego roku, które wpłynęło do Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie 5 grudnia, dyrektor Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego przesłał propozycje aneksów do umów zawartych na realizację zadań prowadzonych w ramach inicjatyw samorządowych w 2016 roku. W aneksach tych zaproponowano wprowadzenie zmian wartości poszczególnych zadań zgodnie z zapisami paragrafu 3 ustęp 2 punkt 1 zawartych umową na dofinansowanie i umów z wyłonionymi oferentami na podstawie przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Pan dyrektor przesłał propozycję porozumienia rozwiązującego umowę dotyczącą wykonania dokumentacji technicznej na budowę chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej 2171K w miejscowości Krzęcin ze względu na brak możliwości wykonania dokumentacji projektowej w bieżącym roku. Za to Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego poinformował, że przedmiotowa dokumentacja zostanie wykonana w roku 2017, ale w tym roku my nie będziemy wydatkować na ten projekt żadnych środków.
Podpisanie nadesłanych aneksów i porozumienia skutkuje koniecznością zmian trzech podjętych uchwał własnych Rady Miejskiej w Skawinie, w których zostanie skorygowana wartość udzielonej pomocy dla Powiatu Krakowskiego w ramach realizacji IS-ów na poszczególne zadanie. Łączna wartość tych dotacji nie może przekroczyć planu finansowego gminy Skawina, która jest jasno wskazana w budżecie na 2 264 tysiące. Złotych. Podjęcie tych uchwał pozwoli gminie na podpisanie aneksów i następnie rozliczenie tych zadań, które już w większości przypadków są zrealizowane, bądź tak jak w przypadku Woli Radziszowskiej są w trakcie realizacji, ale wykonawca jest wyłoniony i znamy pełną wartość tego zadania. W związku z tym bardzo bym prosił Państwa o przyjęcie tych trzech uchwał, które w tej chwili są procedowane. Oczywiście pan przewodniczący rozpoczął procedowanie pierwszej z tych trzech uchwał. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie burmistrzu. Przypominam, będziemy mówić o punkcie 7, czyli zmieniamy uchwałę własną uchwały numer 15 przez 196 przez 16, zmienionej uchwałą numer 18 przez 238 przez 16, czyli w punkcie 7. Proszę o opinię komisji. Proszę bardzo, Komisja Gospodarki i Ochrony Środowiska. Komisja Gospodarki i Ochrony Środowiska jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały. Dziękuję. Czy któraś z komisji zajmowała się jeszcze tym projektem uchwały? Jeżeli nie, w takim razie otwieram dyskusję w tym punkcie. Kto z Państwa chciał zabrać głos? Jeżeli nikt, w takim razie zamykam dyskusję, przechodzę do czytania projektu uchwały. Będzie to uchwała numer 7N przez 353 przez 16 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały własnej Rady Miejskiej w Skawinie nr 15 przez 196 przez 16 z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krakowskiego, zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Skawinie nr 18 przez 238 przez 16 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krakowskiego. Na podstawie przywołanych artykułów prawnych Rada Miejska w Skawinie uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. W uchwale Rady Miejskiej w Skawinie nr 15 przez 196 przez 16 z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krakowskiego, zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Skawinie nr 18 przez 238 przez 16 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krakowskiego wprowadza się następujące zmiany. Ustęp pierwszy. Paragraf pierwszy ulega zmianie i otrzymuje brzmienie. Gmina Skawina postanawia udzielić pomocy finansowej Powiatowi Krakowskiemu na dofinansowanie zadań drogowych realizowanych na drogach powiatowych na terenie gminy Skawina w roku 2016 w formie dotacji celowej do wysokości 857 350 zł 52 grosze z przeznaczeniem na 1. Budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2204K ulica Graniczna w Skawinie. 2. Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 2174K ulica Leśna w Skawinie. 3. Modernizację chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1940K ulica Żwirki i Wygóry oraz ulica Radziszowska w Skawinie. 4. Modernizację drogi powiatowej nr 1940K ulica Podlesie w Radziszowie oraz nr 2163K ulica Księdza Jerzego Popiełuszki w Skawinie. 5. Budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2178K w miejscowości Kopanka. 6. Przebudowę drogi powiatowej nr 1940K ulica Zadworze w Radziszowie na odcinku od ulicy Jana Pawła II do istniejącego chodnika przy ulicy Zadworze. 7. Modernizację chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2178K ulica Podbory w Skawinie. 8. Przebudowę drogi powiatowej nr 2200K ulica Energetyków w Skawinie. 9. Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1939K w miejscowości Borek Szlachecki. Ustęp drugi. Pozostała treść uchwały nr 15 przez 196 przez 16 z dnia 27 stycznia 2016 roku zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Skawinie nr 18 przez 238 przez 16 z dnia 27 kwietnia 2016 roku pozostaje bez zmian. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa jest za przyjęciem tej uchwały? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie przy 20 radnych obecnych na sali obrad. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Jest to punkt 8. Uchwała w sprawie zmiany uchwały własnej Rady Miejskiej w Skawinie nr 10 przez 113 przez 15 z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie podjęcia działań dotyczących otrzymania dofinansowania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych etap drugi. Bezpieczeństwo, dostępność, rozwój
zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Skawinie nr 19 przez 245/16 z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez gminę Skawina porozumienia z powiatem krakowskim w sprawie podjęcia działań dotyczących otrzymania dofinansowania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych etap drugi. Bezpieczeństwo, dostępność, rozwój. Uchwała procedowana w jednym czytaniu. Pan burmistrz Rzepisko dokonał już wprowadzenia, w związku z tym zapytam formalnie o opinię komisji. Czy ktoś z komisji zajmowała się tym projektem uchwały? Proszę bardzo, Komisja Gospodarki i Ochrony Środowiska. Komisja Gospodarki i Ochrony Środowiska jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z komisji zajmowała się jeszcze tym projektem uchwały? Jeżeli nie, w takim razie otwieram dyskusję w tym punkcie. Kto z państwa chciał zabrać głos? W takim razie zamykam dyskusję. Przechodzę do czytania projektu uchwały. Będzie to uchwała nr 7N przez 354/16. Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały własnej Rady Miejskiej w Skawinie nr 10 przez 113 przez 15 z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie podjęcia działań dotyczących do otrzymania dofinansowania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych etap drugi Bezpieczeństwo, Dostępność, Rozwój zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Skawinie nr 19 przez 245 przez 16 z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez gminę Skawina porozumienia z powiatem krakowskim w sprawie podjęcia działań dotyczących otrzymania dofinansowania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych etap drugi Bezpieczeństwo, Dostępność, Rozwój. Na podstawie przywołanych artykułów prawnych Rada Miejska w Skawinie uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. W uchwale Rady Miejskiej w Skawinie nr 10 przez 113 przez 15 z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie podjęcia działań dotyczących otrzymania dofinansowania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych etap drugi Bezpieczeństwo, Dostępność, Rozwój zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Skawinie nr 19 przez 245 przez 16 z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez gminę Skawina porozumienia z powiatem krakowskim w sprawie podjęcia działań dotyczących otrzymania dofinansowania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych etap drugi Bezpieczeństwo, Dostępność, Rozwój wprowadza się następujące zmiany. Ustęp pierwszy. Paragraf pierwszy ulega zmianie i otrzymuje brzmienie. Gmina Skawina postanawia udzielić pomocy finansowej powiatowi krakowskiemu na dofinansowanie zadania drogowego realizowanego na drodze powiatowej na terenie gminy Skawina w roku 2016 w formie dotacji celowej do wysokości 790 054,78 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 2178K Ochodza Kopanka Skawina. Ustęp trzeci. Pozostała treść uchwały nr 10 przez 113 przez 15 z dnia 26 sierpnia 2015 roku, zmienionej uchwałą nr 19 przez 245 przez 16 z dnia 25 maja 2016 roku, pozostaje bez zmian. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z państwa jest za jej przyjęciem? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie przy 20 radnych obecnych na sali obrad. I punkt 9. Mamy uchwałę w sprawie zmiany uchwały własnej Rady Miejskiej w Skawinie nr 21 przez 307 przez 16 z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu krakowskiego. Uchwała prezentowana w jednym czytaniu. Pan burmistrz już dokonał wprowadzenia. W związku z tym zapytam o opinię komisji. Komisja Gospodarki i Ochrony Środowiska. Komisja Gospodarki i Ochrony Środowiska jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały. Dziękuję bardzo. Czy któraś z komisji zajmowała się jeszcze tym projektem uchwały? Jeżeli nie, w takim razie otwieram dyskusję w tym punkcie. Kto z państwa chciał zabrać głos? Jeżeli nie ma dyskusji, w takim razie zamykam dyskusję i przechodzę do czytania projektu uchwały. Będzie to uchwała nr 7N przez 355 przez 16 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały własnej Rady Miejskiej w Skawinie nr 21 przez 307 przez 16 z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu krakowskiego. Na podstawie przywołanych artykułów prawnych Rada Miejska w Skawinie uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. W uchwale Rady Miejskiej w Skawinie nr 21 przez 307 przez 16 z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu krakowskiego wprowadza się następujące zmiany. Ustęp pierwszy. Paragraf pierwszy ulega zmianie i otrzymuje brzmienie. Gmina Skawina postanawia udzielić pomocy finansowej powiatowi krakowskiemu na dofinansowanie zadania drogowego realizowanego na drogach powiatowych na terenie gminy Skawina w roku 2016 w formie dotacji celowej do wysokości 616 594,70 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą Modernizacja drogi powiatowej nr 1786K relacji Wola Radziszowska-Leńcze oraz 1939K relacji Borek Szlachecki-Rzozów Wola Radziszowska. Ustęp drugi. Pozostała treść uchwały nr 21 przez 307 przez 16
z dnia 31 sierpnia 2016 roku pozostaje bez zmian. Paragraf drugi, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa jest za jej przyjęciem? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie przy 20 radnych obecnych na sali obrad. Zanim zakończę sesję, o głos prosił pan radny Ryszard Majdzik. Szanowny panie burmistrzu, szanowni radni, ja mam taką prośbę, w związku z tym, że mamy po 13 grudnia dopiero sesję rady, to prosiłbym o uczczenie ofiar stanu wojennego, bo zbliża się 35. rocznica wypowiedzenia wojny przeciwko narodowi polskiemu przez bandytów Jaruzelskiego i Kiszczaka i jego juntę. W związku z tym prosiłbym o uczczenie minutą ciszy pomordowanych w stanie wojennym. Szanowni państwo, proszę o powstanie. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, stwierdzam, że wyczerpaliśmy porządek obrad. 7. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Skawinie. Zatem zamykam obrady.